Jak inaczej można nazwać kąt CPA? Tu mamy punkt C, tu mamy punkt P, tutaj punkt A. W związku z tym, kąt CPA to może być ten kąt, ale to nie musi być ten kąt, bo kąt CPA to również ten kąt. Łatwo je odróżnić, bo ten kąt CPA to kąt wklęsły, a ten kąt CPA to kąt wypukły. Mimo, że te dwa kąty różnią się od siebie, to mają ten sam wierzchołek i te same ramiona. Jak inaczej można nazwać kąt CPA? Możemy w nazwie zmienić kolejność punktów leżących na ramionach kąta. Możemy zacząć od punktu A, czyli od litery A w nazwie kąta, potem punkt będący wierzchołkiem kąta, czyli punkt P, i na koniec punkt leżący na drugim ramieniu kąta, czyli C, czyli będzie to kąt APC. Sprawdźmy, czy mamy wśród odpowiedzi kąt APC. Odpowiedź druga to kąt APC. Możemy ją zaznaczyć jako prawidłową. Dodam tylko na marginesie, że w innych działach matematyki możecie spotkać tak zwany kąt skierowany. Najczęściej występuje on w układzie współrzędnych i taki kąt ma kierunek dodatni albo ujemny, albo mówiąc inaczej, ma początkowe i końcowe ramię, i wtedy kąt CPA nie jest równoważny z kątem APC. Ale tutaj nie mówimy o takich kątach. Sprawdźmy jeszcze inne odpowiedzi. Kąt P. Generalnie można nazwać kąt tylko przy pomocy punktu będącego jego wierzchołkiem, o ile jest to jednoznaczne. Gdybym narysował takie dwa kąty, których wierzchołki to punkty Q dla tego kąta i punkt R dla tego kąta i zapytałbym, który to kąt Q, to wiadomo który. Ale na tym rysunku oznaczenie kąt P nie daje nam wystarczającej ilości informacji, bo punkt P jest wierzchołkiem. Wszystkich kątów pokazanych na tym rysunku: tego kąta, tego kąta, tego kąta itd. Podanie tylko punktu P w nazwie nie wystarcza, żeby wskazać ten kąt. Trzecia odpowiedź PAC, punkty P A i C wyznaczają ten kąt. To nie jest to samo co kąt CPA. Trzecia odpowiedź nie jest poprawna, czwarta odpowiedź FPA, punkt F. P i A to oznaczenie tego kąta. To też nie jest kąt CPA. Jedyna poprawna odpowiedź to odpowiedź druga, kąt APC. Obojętnie czy autor zadania miał na myśli kąt wklęsły czy kąt wypukły, kąt CPA można również nazwać APC. Ale oczywiście, żeby takie oznaczenie było na tym rysunku jednoznaczne, żebyśmy mogli pokazać, który to kąt, należałoby dodać, czy chodzi o kąt wklęsły, czy o kąt wypukły.